od widoku. 8 rano. O kurde, ale patelnie. Ale pięknie. Widok. Nasze baseny. O wow. I morze. Ale piękny widok. Czy wy chcecie room tour po pokoju w 5-gwiazdkowym hotelu na Rodos? I to klasy superior? My tu przyjechaliśmy o 3:00 w nocy, po mega długiej podróży, po opóźnieniach. To może wam potem powiem. Jak weźmy do tego pokoju, to nam kopara opadła. Mąż mnie tutaj zastrofował, że mam zdjąć firanę, gdyż idziemy do porządnej restauracji. Byliśmy tutaj w nocy, to zauważył informację, że do wszystkich restauracji wstęp jest w odzieży. Nie można przyjść nawet w mokrym stroju. Dobrze, a to chciałabyś oglądać Januszy tak jak w Polsce w Biedronce w samej gacie? Powiem ci, że nie mam nic przeciwko, na przykład nie wiem, że dziewczyna ma strój i na to taką narzutkę albo pareo. Może poncho, sombrero. Poncho? To nie ten kraj. I widać nasze łoże małżeńskie, nasz pokój, pokój superior. I klima, tak, jest jakaś zepsuta, klima mega hałasuje. Dobra. Zacznijmy room tour od klimatyzatora, który działa bardzo delikatnie i też strasznie hałasuje. Nadrabia hałasy. I tutaj tak, tu jest nasz kącik garderobiany. Widać przepięknie położoną na ścianach, jak to się nazywa? Pięknie położona gładź na ścianie, to wszystko super. Bardzo stylowe kafle. Tutaj jest pokój Oliwii. Bardzo proszę, a tutaj jest pokój rodziców. Więc idziemy zaraz się dowiedzieć, czy na pewno to powinno tak wyglądać, bo na zdjęciach, jak to często bywa, to był family room i to było przedzielone, żeby nie miała swój pokój. No, hotel jest przepiękny, przynajmniej jak przyjechaliśmy taki, no, ten obiekt wyglądał bosko i room tour po łazience, ale ten pokój hotelowy, do powiem wam, że tutaj something is not yet. Także idziemy zaraz grzecznie zapytać. To są takie ładne różowe kateczki, gdzie te... Pani powiedziała, że nasz pokój to jest deluxe. Deluxe dla 3 osób. I że klimatyzacja tak hałasuje, to jest przecież normalne. Normalne, my przyjechali z małego miasta i my nie wiemy. Nie wiem. W Polsce chodzi cicho klimatyzacja tam, gdzie jest, bo w wielu miejscach nie ma, jak na przykład tutaj z domu i po prostu mnie nie znają. Jest, że pan biega w taki upał. O. Moja dzidzia już idzie po murku. To jest fajny tarasik. O. To jest mój dom, to jest moje miejsce. Ja tu zostaję. Belvedere restauracja. Ciekawe, czy tutaj są pokoje deluxe na takim samym standardzie. Oliwia twierdzi, że jest w raju. Mnie coś takiego na mojej rosnącej świadomości żywieniowej trochę przeraża. Tam mamy buty. Ja bardziej czekam, słuchajcie, na wyspę z owocami i z warzywami. O, już bym takie zjadła prędko ciastki. Tam kawki. Tutaj pan robi jajeczniczkę. Gdzie są warzywka? Ale wybór jest deluxe. Szyneczki, białko, Oliwia. I te różne serki, zobaczcie, nie. Kącik warzywniczy nie jest zbyt imponujący, ale obok jest coś, co uwielbiam. Jeden z moich ulubionych słodyczy, czyli chałwa. Lubicie, kochani, czy nie? Napiszcie. Zegar jeszcze zapiekanka. To jest ogromna kuchnia. Pancake'i. No naprawdę jest wszystko. Nie siadła. Także pięknie. Oliwia mówi, że oliwki pyszne, także jak Oliwia zaakceptowała oliwki, znaczy, że jest dobrze.
To obok basenu, a jesteśmy na takim tarasie, na którym nie ma klimy, więc jest naprawdę gorąco, więc trzeba szybko zjeść i uciekać. Robimy sobie obchód po tym terenie naszego hotelu. Już Piotrek przyczaił. Centrum sportów wodnych. Ja nie idę na żadnego banana. Ludzie, ja chcę odpocząć od tego pływania, od tego wszystkiego. Ci tu już planują jakieś wycieczki, skutery. A ja chcę sobie przy basenie poleżeć. Tutaj w ogóle jest za mną nasz hotel. On się składa z kilku różnych budynków. I tutaj ma dojście do plaży. Oj. Taki masaż stóp masz od razu na kamienie. Także to jest plan na najbliższy tydzień. Okazuje się, że to był tylko mój plan i częściowo Oliwii. Bo Piotrek ciśnie na maksa, żebyśmy jakieś wycieczki robili. On już jest umówiony, on łódkę wynajmuje, on chce jechać do Rodos, on chce zwiedzać. W ogóle on nie chce siedzieć w ciszy, w milczeniu, także nie wiem co z tego wyjdzie. W końcu muzyczkę puścili, bo my rano przyszli. O Boże, idealnie. Piotrek, słuchajcie, poszedł. Raz jeszcze i utknął w tej pomarańczowej. Ja Oliwia czeka na dole i tak patrzę, bo kurde, gdzie on jest? Co, gdzieś uciekł od rodziny, wyszedł poza pałki, nikt nie wrócił. Poszedł niby na zjeżdżalnię i z tyłu tam coś tam, a to się okazało, że on biedny utknął. Mówi, że taka mała. Ja zaraz sobie też tam pójdę pozjeżdżać. Zabiję Lola na wakacje. Wodę i kawę na zmianę. Mamy sałateczki, frytki, burgery, hot dogi. Jakby spoko. Nie wiem, czy kawa z frytkami to jest moja fanaberia wakacyjna. Tam są, sałatki, z tamtej strony jest mięso. Słuchajcie, ja jestem jednak prawdziwą Grażyną wakacji, bo mam się z Piotka, że utknął w zjeżdżalni, ale u mnie też się nie obeszło bez przypału, bo te stroje od Praia Beachwear, one są cięte laserowo i one pięknie wyglądają, szczególnie duo od bikini. Pufa naprawdę wygląda bardzo apetycznie, bo one są tak fajnie skrojone, ale do rzeczy. One są takie dość elastyczne i się tak nie trzymają perfekcyjnie ciała. To są fajne stroje do opalania, ale już na przykład do zjeżdżania ze zjeżdżalni niezbyt. Za każdym razem jak wpadałam do wody, to ten stanik był jak kurtyna i się tak odsłaniał na boki. Ale Oliwia szybko to przyczaiła, więc potem jak zjeżdżałam, to już tego pilnowałam. No, muszę zmienić strój, jak chcę zjeżdżać. Side by side we sway there in all the colors. Bardzo duża stacja Wega tutaj jest, więc uwaga, przepraszam wszystkie głodne osoby, ale mamy tutaj Wega lasagne, cannelloni z bolognese, tu jest jakaś mediterranean zapiekanka, bakłażan posypany fetą, odrobina tzatziki, bo to jest Wega, Piotrek, ty omijasz Wega. Tutaj mamy... Jezu, jak to się nazywa? Brokuły. Tak dawno nie jadłam, że zapomniałam. Ziemniak i jakaś surówka. Ona chyba będzie taka lekko octowa, tak mi się wydaje. A widok mamy taki i znowu siedzimy na piekarniku. A tutaj za mną taki widok. Oczywiście moglibyśmy zostać na klimatyzowanej sali, ale... No po co mamy marznąć? No. Ja lubię jakieś ciepło. My w ogóle wszyscy... O, ptaszek! Zobacz! Jaki fajny! My lubimy, jak jest gorący. Mieli przyjść z serwisu i nam naprawić. Naprawili klimę, nie naprawili zasłony, więc sami sobie naprawiam. Zimno jest, nie?
ten szczyt? Ja może podziękuję. To frappe jest takie dobre. Ja wam kiedyś nagrywałam na TikToku, jak zrobić takie greckie frappe z gęstą pianą. Ale tutaj w tych beach barach zależy, jak jest dużo ludzi, to oni robią słabą tą frappę, bo oni za krótko to mieszają. A teraz jak byliśmy rano jako jedni z pierwszych, to pan tą pianę mi ubijał chyba z minuty. Zobaczcie, jak ona stoi. I to jest sama czarna kawa z wodą. Tu nie ma w ogóle na biało. Wow. Mało prowadzanko po okolicy. Właśnie wyszłam z klatki schodowej. Nasz pokój jest tam, u góry, na galerii. Natomiast tutaj jest wejście do hotelu Breeze, a po drugiej stronie jest ten wielki, taki bardziej luksusowy hotel Imperial. I teraz ja idę w jego stronę i będę odbijać w prawo, aby dojść na ten największy basen ze zjeżdżalniami, na którym czeka na mnie Oliwia. Ja wyszłam z Piotrem do pokoju. On musi coś tam sprawdzić na kompie. On nie może mieć wakacji w 100%. A ja pójdę właśnie na ten basen. I teraz wchodzimy tutaj w taką drogę. Cały czas idę pod górę, więc o tej porze wszystko jest nagrzane z gorąco. To jest naprawdę nie lada wyczyn. Co można uznać za plus, bo my tu dziennie wyrabiamy bardzo dużo kroków, mimo że jesteśmy na urlopie. I większość czasu spędzamy w basenie, gdzie też pływamy, ale przemieszczanie się pomiędzy tymi basenami i obiektami to jest naprawdę niezły wycisk, spalanie kalorii, co może być minusem dla osoby, która jest nie w pełni sprawna, albo dla kogoś, kto może przebywać tylko w cieniu, bo takie osoby też udają się przecież na wakacje. Także mówię wam to, gdybyście się zastanawiali właśnie, jak to wygląda. I teraz zobaczcie. Tutaj z tej góry mamy super widok. Z tej góry mamy super widok i tak, tutaj są te dwa hotele, o których wam mówiłam. Tam widzimy kolejne hotele i zza zieleni widać kolejne baseny i my z nich też możemy korzystać. Nie byliśmy jeszcze na wszystkich. Ten, na który ja idę, jest największy, a te właśnie małe przy hotelach są takie bardziej kameralne, spokojne. Jeden z tych basenów nawet nazywa się Relax, więc nie wiem, czy nie panuje tam przypadkiem strefa ciszy, ale mogę się mylić, bo jeszcze na nim właśnie nie byliśmy i po tej trasie jedyne, o czym marzę, to żeby wskoczyć do lodowatej wody. No też się pojawią pytania o to, czy robi się tutaj rezerwacje leżaków. Muszę powiedzieć, że nie, że tu jest tyle tych basenów i tyle leżaków dostępnych, że nawet jak przyjdziesz chwilę później, to jest bardzo dużo wolnych, niekoniecznie tak super blisko wody, no ale my tu przyszliśmy o 10 i mamy przy samej wodzie. Wczoraj było tak samo, także na totalnym luzie. Jakbyśmy w Turcji czy na Krecie, no to jednak się wstawało rano i robiło rezerwację ręcznikiem, co jest dla mnie totalnie bezsensowne i obciachowe i to jest takie w ogóle robienie presji na wakacjach. A tu właśnie jest taki totalny luz. Oliwia, wskakujemy. Jakbyśmy chcieli posiedzieć w takiej spokojniejszej okolicy, to bym poszedł na któryś z tych mniejszych basenów, bo tam w ogóle nie ma dzieci. No to może rodziny z dzieciakami przychodzą tam, gdzie jest, coś się dzieje. I wszystkie animacje, jakieś takie wodne, gry, aerobik wodny, na którym też byłam, są właśnie na tym dużym basenie. Także tutaj dużo się dzieje. Dla ludzi, którzy byli aktywni, no, idę. Muszę wskoczyć znowu do wody. Te frytki z beach baru szalą i wieprzą, to jest życie. No są tak dobre. Jak wrócę, to dieta, nie? A jednak jest coś lepszego. To jest sałatka z buraka, czegoś dziwnego, orzechów, śliwek z takim kwaskawym, chyba winegretem. Naprawdę pyszna. Jakąś nową plażę Piotrek mnie zabiera. Zobaczymy. Proszę, tam kuski. Tutaj taki market mamy. Jest tak dziko, normalnie zarąbisty klimat. Jak tu ładnie jest. O, ten mój Piotr już to jest romantyk.
I zrobimy test biurkiem sztoku w wodzie, bo podobno można w nich normalnie sobie wchodzić. O, jaka ulga, słuchajcie. Piękna woda. No cudnie tu jest. Dobry, witajcie w kolejnym dniu na RODOS. Dzisiaj, moi drodzy, z jakiego mówię, jakbym była jakaś nawiedzona. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę do Lindow i zaraz pokażę wam naszą furę. Wynajęliśmy sobie super furę elegancką z klimatyzacją. Wsiadamy, jedziemy. My lubimy być niezależni. Rzadko kiedy korzystamy z takich gotowych wycieczek, zbiór podróży. My lubimy sami, na swoją rękę. Wiecie, człowiek ma swoje lata i swoje przyzwyczajenia i taki jest po prostu niezależny. Więc taka zapadła decyzja. Proszę. Nasza beżowa strzała, jedziemy, a tutaj była drama o inny samochód. Mam nadzieję, że u nas będzie wszystko ok. Control, engine control, oj, why? A tu zaklejona masz taśmą. Zaklejone zaraz naprawić, bo się nie da. Ale słomek, a my jeszcze mówimy, taki tani ten wynajem, 60 euro za dobę. Żaden koszt, jedziemy. Taniej niż autobus. A teraz czekaj, jest wiadomo czemu. Jeszcze nie, jeszcze nie. O, oh, wow! Zmaska! Wydaje się odległy, a przy tej temperaturze potrójnie. No nie wiem, właśnie tak tu. Zobaczmy ten akropol, tak widzieliśmy z daleka górę. To się normalnie się to chciewa. No ale idziemy. Myślałam, że z końcem sierpnia to będą luzy, ale... Jak to lubię mówić, myślenie nie zawsze jest moją mocną stroną. O, patrz, Oliwia, flying tankers. Ja tu widziałam gdzieś osiołki przed chwilą. Gdybym miała jakąś współpracę i miałabym tutaj zrobić treści sponsorowane, to chyba musiałabym o 5 rano wstać. Jak słodko. No właśnie, co wy, którą drogę wybieracie? Ta? Ale to jest uroczo. Mimo, że jest tak dużo ludzi, ale no widzicie, można się odłączyć od grupy i zagubić się w tych uliczkach Lindos. Fajnie tu jest, chyba mogłabym tu mieszkać. Zaczynamy już się zachwycać widokami. To jest fajnie, że jest tak dużo ludzi, bo są przymusowe przystanki. Jest tak gorąco, że kamera mi się psuje, słuchajcie. Pięknie to wygląda. A my, mimo że większość drogi, którą pokonaliśmy, przebiliśmy tę drogę w cieniu, to jesteśmy cali mokrzy. Jest to warte każdej kapelki potu, która spłynęła w moich plecach. When the garden won't stop giving back. Suckle fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Muszę wam powiedzieć, że jesteśmy pod takim wrażeniem. Jest tutaj tak pięknie. Z każdej strony po prostu obchodzimy ten akropol. Już abstrahując od walorów historycznych, bo to jest najlepiej zachowany tego typu obiekt na świecie chyba nawet, czy w Europie. Ale te widoki, które z każdej strony są po prostu zupełnie inne. I samo to miasteczko Lindos, naprawdę to jest po prostu no, magicznie, przepięknie. Kawa z widokiem. Ale w Grecji czas płynie wolniej i nie ma co się spinać. Może jest tutaj osoba, która zna się na greckiej kulturze albo może na psychice ludzkiej w takim pojęciu międzynarodowym. Jest w stanie powiedzieć, dlaczego kelner podchodząc do naszego stolika, jak spojrzał na mojego męża, to się przeżegnał, stojąc za jego plecami. Bo ja, powiem wam, normalnie mnie zmroziło i tak... Przez chwilę nawet nie mogłam złożyć zamówienia, nie powiedziałam, co chodzi.